Sponsorem odcinka jest Promensil Forte, suplement diety dla kobiet, które również w czasie menopauzy chcą żyć w zgodzie ze swoją naturą. Cześć, nazywam się Joanna Brodzik, a to jest premierowy odcinek podcastu Słowo do Słowa. To będzie empatyczna rozmowa, bo tylko słuchając innych możesz dowiedzieć się czegoś nowego o sobie. Dzisiaj uh, moimi gościniami są wyjątkowe kobiety. Kiedy zorientowałam się i dostałam informację, że to właśnie one będą bohaterkami tego pierwszego, najbardziej ekscytującego, nowego dla mnie początku, um, w moich oczach pojawiła się najpierw jedna, a potem zdecydowanie więcej łez. Uh, moimi gościniami jest dzisiaj Aleksandra Laudańska i uh, Marzena Michałek. I te łzy, które się w tej chwili cisną... Do moich oczu e, trzymałam od momentu, kiedy się zobaczyliśmy, dziewczyny powiedzmy, mnie uratowały. Ty, piętami. Twoje Marzena, pięty, Pięte. moje pięty, pięty. Twoje moje pienty. pięty. Co całuję was obie w pięty. Dziewczyny, to co robicie, platforma, którą stworzyłyście, platforma Mameno, jej rozliczne odnogi, ale też portal Wolni od metryki, to są tak wspaniałe rzeczy, które dają tyle, nie tylko informacji, których nie ma, ale też dają tyle siły i takiej... Takiego uwolnienia od tego całego syfu, który dookoła menopauzy i dookoła starzenia jest. I za to wam chcę położyć tutaj taką wielką, ogromną kupę wdzięczności. Zrobiłyście coś niezwykłego dla mnie. Po prostu przestałyście być dla mnie anonimowe wiele miesięcy temu, kiedy przeczytałam, że pięty bolą, dlatego że prawdopodobnie mam menopauzę, a nie raka kości. Ja też tak pomyślałam. Ale żyję, wciąż. Ja też i w coraz lepszej jakości. Um, chcę ci zapytać, Ola, bo oczywiście w, w współtworzycie tę przestrzeń razem a, i to też jest o takiej cudnej kobiecej e, dwunożności, którą potrafimy dla siebie stworzyć, ale jestem niezmiernie ciekawa tego, jaka była twoja pierwsza myśl, która doprowadziła do powstania. I czy to była twoja myśl, czy to była wasza myśl? E, to była twoja myśl. Co, jak, wiesz, co, jak to się, jak to, co tam wybuchło? E, y ja cztery lata temu zaczęłam się dziwnie czuć, i to był cały proces długi zmian w moim ciele, i ja nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Znaczy, najpierw myślałam, że może to przez COVID, że przestałam trenować, zaczęłam tyć, a wcześniej byłam naprawdę forma życia w ogóle sylwetka życia, forma życia. Pamiętam, że miałam 45 lat, to naprawdę miałam takie wrażenie, że teraz to już będzie tylko lepiej. <laughs> Tym bardziej, że ja tak jakby całe życie pracowałam na to, żeby właśnie. No bo tak się mówi: jak budzisz się po czterdziestce i nic cię nie boli, to znaczy, że nie żyjesz. Mnie miało to nie dotyczyć. No a niestety zaczęło mnie dotyczyć, więc trochę mnie to zdziwiło, pamiętam. To postępowało. Najpierw właśnie spuchłam, tak się czułam nie nieswoją. Myślałam, że może to przez to, że przestałam trenować. Potem pojawiły się bóle ciała. No i właśnie tak jak ty, e, też myślałam już po iluś miesiącach, że po prostu mam raka kości. E, I to jest bardzo, bardzo często dziewczyny rzeczywiście mają taką myśl. E, Pamiętam, że zaczęłam, znaczy w ogóle ja się przypadkiem dowiedziałam, że to, co mi dolega, to jest perimenopauza, e, i że po prostu już jestem na tej ostatniej prostej do menopauzy e, z książki. Przypadkiem e, przeczytałam mądrość menopauzy, no i wtedy jak mi kliknęło i zaczęłam szukać informacji, trafiłam na grupę wsparcia dla kobiet e, na Facebooku, e, no i tam te historie po prostu wylały się, a jeszcze w międzyczasie z marzeną, e, ponieważ my pracujemy razem od 6 lat, e, i w ogóle tak śmiesznie się, mówi się, że kobietom się synchronizują miesiączki, jak pracują ze sobą i dużo czasu spędzają. Nam się synchronizowały menopauzy. No i właśnie każda też miała zupełnie inne objawy. Marzena miała te swoje pięty, ja miałam te, te, to puchnięcie i, i bóle ciała, jeszcze wypadły mi włosy. No i potem taki, pamiętam, że moja kolejna myśl, mówię, no dobra, skoro są aplikacje dla kobiet miesiączkujących, takich trakujących płodność, no to powinno być coś dla kobiet menopauzalnych. Okazało się, że gdzieś na świecie są jakieś takie edukacyjne pierwsze, natomiast w Polsce nic nie było. No i tak rzuciłam hasło, czy, czy zrobimy coś takiego. Marzena zawsze jest na tak, więc zaczęłyśmy działać w tym temacie i tak powstało MAMENO. Powiedzcie, macie pojęcie, ile dziewczyn, e, chłopaków, którzy potrzebują wiedzy albo informacji, albo wsparcia e, dla swoich partnerek, e, ile, ile, ile to wiary jest zebranej dookoła waszego dzieła? W liczbach? Macie to jakoś. E... Biorąc pod uwagę, że my jest to nasz projekt jakby poboczny i, i płynący z pasji potrzeby serca, no bo to też jest tak, że jak my już znalazły, znalazłyśmy spod, znaczy zrozumiałyśmy, co nam jest, zobaczyłyśmy, że jest problem, że jest luka edukacyjna, że dziewczyny nie wiedzą. Bo to jest tak, jak już wiesz, ok, ale potem jest następny etap, jak sobie poradzić, jak, jak znaleźć, żeby znowu poczuć się sobą, bo to też bardzo często pada, chciałabym znowu poczuć się jak dawna ja, jak i y, 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 y dlatego... Powstało Mameno, więc biorąc pod uwagę, że my się nie, nie reklamujemy i, i jakby nie, nie wkładamy w to pieniędzy na, na marketing i wszystko tak własnym sumptem robimy. Spoko, spoko, po tym podcaście to się zmieni. To około 10 tysięcy osób w, jakby zapoznało się z naszymi treściami do tej pory. Ile? Dwa lata nam pyknie w, w 18 października tego roku. Tak, ja mam takie głębokie przekonanie, że mameno powstało między innymi po to, żeby e, zdarzyło się dokładnie wtedy, kiedy ja tego potrzebowałam i e, przy tej egoistycznej myśli e, zostanę. Chcę Wam położyć e, na otwarcie zdanie, które. W moim pojęciu i, e, i w mojej nadziei chciałabym, żeby zatriggerowało e, takim obszarem, e, który myślę, że macie dobrze rozkminione, Mówię o stereotypach i kliszach związanych z menopauzą, o tych krzywdzących, e, zawstydzających historiach, które sprawiają, że nie potrafimy wciąż albo uczymy się, tak jak w tej chwili, rozmawiać o tym naturalnym etapie w życiu każdej Kobiety. Chciałabym przytoczyć zdanie z książki, która z kolei dla mnie była niezwykle ważnym przewodnikiem po tej nowej wiedzy, którą potrzebowałam zdobyć, czyli z, ze wspaniałej Alicji Długołęckiej z Przypływu. Zdanie, które Chyba jako jedno z najważniejszych sobie postanowiłam wziąć na całą moją dojrzałość i starość, że menopauza to nie jest przekwitanie. Menopauza to jest owocowanie. I na pochybel, czyli na szubienicę ze wszystkimi krzywdzącymi stereotypami otwórzmy teraz e, tą puszkę z Pandorą dotyczącą, <grym> dotyczącą stereotypów i, e, i krzywdzących e, nas kobiet, ale też mężczyzn klisz dotyczących menopauzy. Jakie macie zdiagnozowane najpaskudniejsze paskudy w tym obszarze? Dziewczyny. Ola, może ty, bo tam y, ty się ostatnio tym zajmowałaś. No dobrze, że tu Olcie się rozwinęło. No właśnie, no tu. No tak, no w klisz jest bardzo dużo, począwszy od semantyki, która jest po prostu krzywdząca, ale tutaj... Semantyka. Wyjaśnimy. Znaczenie Czyli znaczenie słowa. słów, tak. I mamy tutaj przekwitanie, Właśnie. mamy klimakterium, mamy, mamy drogę ku trumnie. To już tak, pójdźmy dalej. Nie, 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 nie ukrywajmy, że też takie są stereotypy, że kobieta, która. Chyba twojej. <laughs> kobieta, która przejdzie menopauzę, to już raczej zmierza ku trumnie. I to jest taki stereotyp bardzo częsty. Może poza naszą warszawską bańką, ale on naprawdę funkcjonuje. Więc, więc tych stereotypów jest cała masa, ale prawda jest też taka, że niestety same kobiety trochę sobie to robią. Kobiety nie rozmawiają o menopauzie, nawet w takich no, czysto... da, da. No, da-da! <laughs> tak, oczywiście teraz rozmawiamy, ale z moich doświadczeń wynika, że w takich sytuacjach towarzyskich, babskich, spotkanie księżniczek. Prawda? Siedmiu? Kobiety nie rozmawiają. Jak rozmawiają, to rozmawiają szeptem. Albo trochę okrzyk. Nie bierz do mojego klubu księżniczek, nie, nie, nie rozmawiamy nie. szeptem. Zbyt. Zacytowałam powiedzenie moich synów, którzy spodziewając się kolejnego zebrania klubu księżniczek odetchnęli z beznadziejną, no, taką nutą trudnego dzieciństwa i stwierdzili znowu będzie jazgot i bluzgi. <grymne> 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 Więc rozumiem, że mówisz o takich obszarach, które no, nas gdzieś was mnie wkładają do worka szczęściary. Tak, zdecydowanie. E, szczęściary, bo mają przestrzeń, bo mają możliwość, bo mają wiedzę, żeby się przeciwstawiać tej zmowie milczenia wokół menopauzy. Trochę się to zmienia. Trochę się to zmienia teraz w Polsce. Na zachodzie się to zmieniło znacznie wcześniej, bo rzeczywiście, odkąd Ola tutaj powiedziała, że dwa lata temu zaczęłyśmy pracę nad e, Mameno, e, to tych aplikacji i w ogóle o tej menopauzie mówiło się, ale powiedzmy, to było jeszcze takie, no nie był, to, nie był to taki temat gorący jak teraz. Natomiast jakiś czas temu na potrzeby jakiejś prezentacji chyba sprawdzała Ola po raz kolejny obecne aplikacje i urosły jak grzyby po deszczu. Ta mapa Europy była dosłownie naszpikowana aplikacjami w każdym kraju po, po kilka, tak? Więc to się teraz na szczęście zmienia. W Polsce też to się zmienia. Ale no, nie jest jeszcze tak, jak powinno być. Yy, na szczęście już przestaje się trochę mówić, że to jest y, może wstyd, że nie wypada, ale kobiety ciągle jeszcze z tym mają problem, bo nawet te, które są mocno wyedukowane, czują, że to jest jakiś koniec. Koniec czegoś. No bo jest! No tak! Ej, ale po końcu ale jest jakiś ja początek. Jestem, ja tutaj jestem dzisiaj z Wami właśnie po to, żeby. Chcieć na ten swój, był niedoskonały, ale doskonałość mnie nigdy nie interesowała. Um, wolę zdecydowanie autentyczność. Na ten niedoskonały sposób e, rozbroić. Um, ale nie odgiąć to wahadło oko tak, żeby było um, komunikatem z tego naszego spotkania. Menopauza jest. A po prostu zapraszamy, chodźcie do nas. To jest naprawdę, to jest trudne, to jest jak każdy początek. Jestem mocno dzisiaj przy dojrzewaniu, bo moje dzieci dojrzewają. To jest tak samo trudne jak dojrzewanie, to jest tak samo trudne jak oswojenie się z tym, że macierzyństwo nie jest bujaniem się cała w bieli. I, e, i menopauza to też tak, takim momentem nie jest ani dla nas, ani dla Was, którzy z nami pracujecie, ani dla Was, którzy musicie się przyzwyczaić, że nie wyglądam jak Magda M i po prostu tak jest. To jest, to jest o tym, że mamy. Wspaniałą możliwość dzisiaj, w ciągu tej godziny, ale też w Waszej robocie, w mojej narracji, zmieniać semantykę, rozpoznawać wstydy, to znaczy rozpoznawać ten moment, kiedy bliska nam kobieta wydaje się być bezradna, prawda, Ola, tak jak Ty byłaś, i móc otwarcie zadać pytanie, co Cię gnębi, móc pomóc zrozumieć. Ty powiedziałaś, że to jest wciąż tak, że nawet jeśli kobiety odważają się o tym mówić, to trochę szepczą. Um, ja zwróciłam uwagę, że kiedy z, głośno komunikuję ten moment, w którym się znajduje, choćby na przykład dlatego, żeby w pracy uprzedzić, że będę potrzebowała zmiany koszuli, bo się pocę, bo mam menopauzę, to mężczyźni się wstydzą, wiecie dziewczyny. To prawda. Chociaż chociaż mamy takie, kilka takich doświadczeń ostatnich, bardzo, bardzo sympatycznych. Byłyśmy na, te dwa miesiące temu na takim spotkaniu zorganizowanym w jednej ze szkół. Było tam ze sto kobiet i rozmawiamy, tokujemy, jak to my, wymieniamy się pytaniami, odpowiadamy. Szkoły, nauczycielki, się... Czy nauczycielki? Nie, nie. To było dziewczyny, ciekawe, dziewczyny, ciekawa rzecz, rodzice. ponieważ m, dziewczyna, która prowadzi, znaczy jest w tej Radzie Rodziców, zauważyła, że to jest szkoła podstawowa. Mhm. Ona zauważyła, bo tak, teraz kobiety, później mają dzieci. Więc kiedy dzieci są siódma, ósma klasa, no bo jakby mój syn też, na przykład, też dojrzewający był parę lat temu, więc u nas to się totalnie zbiegło i to była masakra w domu. E, tak, e, tak, więc u nas naprawdę było ostro. E, no bo, nie, bo tak jak, jak mówiłaś, no to, to nie jest menopauza. Ja mam taką mowę Tedeka, można ją znaleźć na YouTubie, Brama Mocy. Dziewczyno, widziałam. I i ja i ja dalej uważam, że jest bardzo, bardzo aktualne wszystko, co tam powiedziałam. Rzeczy, że meno ta transformacja menopauzalna to rzeczywiście jest transformacja, a transformacja to często jest droga przez mękę. I jak się rodzimy nowe, to tak jak poród dziecka, to jest wszystko ciężkie naprawdę. Więc mówienie, że menopauza to, to jakby ja się nie zatrzymuję. Ja myślę, że nawet super, że się zatrzymujemy na jakiś ten czas, bo, bo kiedy nie mamy siły i już tych tysięcznych naleśników mojemu synowi nie chciałam smażyć... W moment sprawdzam. Dokładnie, też. to jest tak. Bo kryzys jest taką szansą, Tak. 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 Ale bo to jest ta pauza w tym słowie, prawda? Właśnie, semantyka. Bardzo dziękuję ci za użycie tego wspaniałego, obcojęzycznego słowa, które określa cały zestaw paskudztw. <grym> na przykład słowo niewiasta jest według mnie semantyczną e, ścierą, dlatego że nie wiem, czy wiecie, na czym polega różnica pomiędzy słowem niewiasta a słowem wiedźma. Wiemy, wiemy. Wiedźm. wiemy a jeśli wy nie wiecie, to niewiasta to ta, która nie wie, a wiedźma to ta, która wie. I tu siedzą trzy wiedźmy. E, semantyka. Słowo menopauza e, z greckiego. Meno, miesiąc, pauza, bo, pff, wiadomo. Natomiast um, e, czy macie e, chęć, żeby... Czy, ma, b, prawdopodobnie wy to wiecie, a chciałabym się tą wiedzą podzielić z wami, bo dla mnie to jest odkrycie z dzisiaj, bo się przygotowywałam. Co znaczy klimakterium? Klimakterium z greckiego... Tu będę polemizować do bo wiem, co chcesz powiedzieć, ale mm, potem ci powiem, że to nie do końca to tak nie jest. To do, dotyczy drabiny. Dotyczy drabiny. Natomiast klima, rzeczywiście, klimakter to jest drabina, stopień schodów, drabiny. Natomiast klimakterium wzięło się stąd, że w, sta, w filozofii starożytnej Grecji życie człowieka było podzielone na takie siedmioletnie etapy i każda siódemka... No i bardzo dobrze, bo się wymieniamy komórkowo co siedem lat, mądrze oni To też, od, byli. To też od, Potem zgłupieli. Od, od, od Pitagorasa to wyszło właśnie, że tam święta i, i że taka super ta siódemka. Zresztą notabene mega dla mnie ym, szczęśliwa. W każdym razie i każda ta, ten siedem, dwadzieścia jeden, to były takie kryzysowe momenty. Czyli ta drabina ok, tylko że co siódmy szczebelek na tej drabinie jest trochę nadpiłowany, bo to wtedy oznaczało, że, że następują takie zmiany w ciele potencjalnie zagrażające życiu. I jak był 49. rok, to, to był taki tak zwany wielki klimak, wielkie klimakterium i tak samo potem ta kolejna ale to 49... Ojciec, to piękne, uważaj, tak. na którym szczebelku jest. Tak, dokładnie. Ej, Bądź ostrożna. Biorę to sobie. <laughs> więc, Ostrożny. Więc to, to klimakterium, tak jakby um, zaczęła się ta narracja, że to jest ładniejsze niż menopauza, a tu jednak ma w sobie ten bardzo duży kryzys i duże niebezpieczeństwo zaszyte w, w tym znaczeniu takim pierwotnym. Natomiast samo menopauza, słowo, które... Um, ono powstało po to, żeby właśnie nadać temu taki bardziej neutralny wyraz, a właśnie nie ten taki katastroficzny. Więc myślę, że może tą menopauzę przyswójmy, i albo może jeszcze wymyślmy nowe słowo. Też jest ważne, żeby powiedzieć, że jeszcze zupełnie niedawno, o menopauzie mówiło się o, jako o całym procesie, a ważne jest, żeby powiedzieć, że menopauza to jest ostatnia miesiączka, a cały okres, czyli. Premenopauza, perimenopauza, menopauza i później postmenopauza, to jest transformacja menopauzalna. My to jakoś tam używamy i jakoś widzimy, że się chyba przyjęło. Więc ważne, żeby, żeby kobiety pamiętały, że menopauza to jest ostatnia miesiączka, bo kolokwialnie oczywiście mówimy o całym procesie jako menopauza, a to jest błędne. I tak naprawdę nie chodzi tutaj o ostatnią miesiączkę, tylko chodzi o to wszystko, co się dzieje z naszym ciałem, o całą tą w rewolucję hormonalną. pracy. W, Dokładnie. Ko w konsekwencji wyłączenia Dokładnie. pracy jajników. Ile masz lat, Ola? 50. A ty? 54. Ja mam 51. I um, od roku nie mam miesiączki. Książkowo dosyć. I trzy lata. powiem wam, że Cztery. myśląc sobie ciepło i rozgarniając tę wiedzę, porządkując ją na potrzeby dzisiejszej rozmowy, z absolutnym rozrzewnieniem uświadomiłam sobie, że mój organizm wytrwale pracował w gotowości zejścia w ciążę 40 lat, bo ja pierwszej miesiączki to samych miałam 9 lat. I że to trzmat czasu i że... To jest to okay, że dość. Tak. Ja w ogóle uważam, że miałam jakiś taki pomysł, że powinniśmy, u nas takim symbolem w Mameno jest taka, taka kwiecista maciczka. E ja miałam taki, żeby zrobić takie warsztaty przejścia, że, że nie mamy po podrys takiej macicy i sobie po prostu układamy taki wieniec dla podziękowanie dla tego naszego ciała, dla naszej macicy. E że po prostu kawał dobrej roboty przez te wszystkie lata robiło dla nas to ciało. Więc dużo mamy tutaj takich rzeczy, myślę, żeby o tym myśleć, też z jakąś wdzięcznością właśnie o swoim ciele i tak by też, też za, za, opiekować się nim, zatroszczyć w tym takim momencie zmiany. Mówimy tym takim momencie zmiany. Pogadajmy o tym, z czego się składa ta zmiana, tak, żeby usystematyzować sobie e Transformację menopauzalną i żeby ją ponazywać dla tych poszczególnych etapów, żeby można było, jeśli ktoś sięgnie po ten podcast, nie po to, żeby posłuchać, jakie fajne jesteśmy, e, tylko żeby dostać konkretną pigułkę wiedzy, to chciałabym, żebyśmy teraz tę pigułkę tutaj e, przyrządziły dla, dla potrzebujących. Czyli pierwszy etap, bardzo różnie, bo niektóre źródła podają, że tych etapów jest cztery, mm -hmm. a niektóre że trzy. Ym. A wy, wy, do, do którego poglądu się. Bardziej popularne, takie kolokwialne są te trzy etapy, tak? Okay. Więc perimenopauza, menopauza i postmenopauza. Okay. No dobra i perimenopauza to, to co się dzieje? Dzieje się to, że właściwie te pierwsze zmiany już się po 40. My totalnie nie mamy tego świadomości, że te pierwsze zmiany hormonalne zaczynają się po 40. To są na początku, ale takie nie mamy, bardzo... bo nie sprawdzamy, czy nie mamy, bo nie ma objawów? My yy, no nie e... wiemy, po prostu nie mamy wiedzy i na przykład o, lekarze o. też nie mm -hmm. mają takiej wiedzy. Mm -hmm. że... Lekarze nie mają takiej tak, wiedzy. Że na przykład, nie wiem, jakieś bóle barków, tak zwany frozen, uh, um, zamrożony bark. Bark to też? tak. tak. U mnie było U barki, mnie się zaczęło a ja barku. to na mojego psa. A ja, bark a ja i łokieć, tak, łokieć. Łokieć tenisisty. Więc I to bark. Karmel, przepraszam cię. <głos> <głos> Więc to są takie rzeczy, których totalnie... Tym bardziej, jeżeli masz 40 lat, masz tam świadomość, że menopauza to pewnie kosi. się... O, Koło 50. Nawet dziewczyny, jak 48 latką się mówi, to już się, ja się zainteresuje. Nie, nie, to mnie jeszcze nie dotyczy. Więc... No bo to jest, to jest o tym, wiesz, tak, o tej semantyce, no, no tak, nie? Tak, stara tak, tak, baba, tak. No, stara dokładnie, baba. Dokładnie, dokładnie. E, więc te zmiany, e, no po prostu starzeją się jajniki, przestają funkcjonować tak jak do tej pory. E, jeszcze... Przestają wytwarzać estrogen. To, to jest taki czas ten zapewne to, to spadek. Natomiast to jest taki okay. bardzo burzliwy spadek. No, bo jak się na, był... na, na, wykres pisać. na wykresach to jest tak, że to jest takie że on rośnie jednego dnia, następnego maleje. Dlatego też za bardzo nie ma e, testu. Znaczy robienie wtedy badań krwi hormonalnych. Tak, hormonalnych tak. I mija, mija się z celem. Mija się z celem, bo jakby to, to, to z hormonów ci Jasne, nie wyjdzie. No, ale są jakieś pierwsze objawy, które tych pozwalają wykwycić. Masa, masa jest tych objawów. My zaczynałyśmy sięgać po źródła, to czytałyśmy, że z tych, obja tych objawów jest 34. Guzik, prawda, nie? Guzik, prawda. Do doszłyśmy do stu. I tak naprawdę ciągle dochodzą nowe, tylko my nie wiemy. My jesteśmy tak przepracowane, często wypalone zawodowo mamy dzieci w wieku około 10 lat, czasami młodsze więc mamy pracę, dzieci, dom, partnera, albo jeszcze inne historie, które się zdarzają, często dużo trudniejsze. I my nie zauważamy, no jesteśmy zmęczone, no nie możemy spać, Boli no nas przebudzimy, boli nas barka. Zaczynają to... boleć pięty. Zaczynają boleć pięty. No coś się dzieje, ale pewnie no starzejemy się trochę, tak? No i to pewnie z tego powodu, tak? Ja na przykład, pamiętam, że jak Ola zaczęła mnie pytać, zaczęłyśmy pisać, coś, co się z nami dzieje, czy ty też masz, boli cię to, ja mówię, no boli. Ale ja akurat byłam w trakcie rozstania z moim mężem i sobie wszystko, co mi się wydarzało, Służyłam na karb tego rozstania. Byłam w potwornym stresie wyrzuty kortyzolu, i pomyślałam sobie, nie no, po prostu jestem zestresowana. Więc na pewno to nie jest to samo, co, co dolega Oli. Dopiero później zaczęłyśmy łączyć kropki i okazało się, że ja miałam po prostu jajko niespodziankę wszystko w jednym. Dobra, ale to. E, e, znaczy nie dobra, ale. <laughs> <laughs> ale przeżyłam. <laughs> ale to prze, przeszłaś to. Um, czy um, jeśli. Rozpoznaję u siebie um, albo dzięki rozmowie takiej jak ta e, przeglądam się w jakimś zespole packu, który w sobie rozpoznaje, czy mogę pójść do specjalisty i poprosić o pomoc? I jeśli tak, to jaką? A jeśli nie do specjalisty, to oprócz waszej platformy e, i informacji, co mogę dla siebie zrobić, tak? Co ja mogę dla siebie zrobić? Jak sobie pomóc? No na pewno dobrze sobie najpierw uświadomić, że to może być to u nas taki test przygotowałyśmy, no można sobie go. to prze, prze jakby, nas, że, to tak nawet 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 te objawy jakby dają już trochę do myślenia, tak? Następne oczywiście najlepiej iść do specjalisty, natomiast. U nas jest też taki problem z tym, że ta luka edukacyjna dotyczy i kobiet, ale też niestety i tak zwanych specjalistów czy lekarzy. Tutaj też wspomniały, że dlatego stworzyłyśmy bazę lekarzy, którzy zostali z nami zarekomendowani przez kobiety, autentyczne kobiety, które były u tych lekarzy i uzyskały jakąś konkretną pomoc i dlatego stworzyłyśmy bazę lekarzy, którzy pomogą w czasie transformacji menopauzalnej. Bo niestety bardzo często zdarza się tak, że nawet jeżeli kobieta już wie, że coś tam świta, idzie do lekarza, mówi, nie, nie pani za młoda. Albo nie, wydaje się pani, nie, to nie jest objaw menopauzy. Pięty? E... To nie jest objaw perimenopauzy. No, no proszę. No. E, Siedem i... miesięcy po prostu... I nie... Niestety tak jest, że no lekarze przez długie lata byli w tematach rozrodczości i, i, i też gdzieś onkologicznych spraw, natomiast ta menopauza, no nawet Marzenka była jakiś czas temu u, u lekarki takiej fajnej i, i tam jej opowiadała, 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 no bo gdzie my nie idziemy, to nawijamy o tej menopauzie. I pani doktor no miała na tyle takiej, nie wiem, no pokory tak naprawdę i powiedziała, no pani to chyba więcej już, znaczy pani wie więcej o, ode mnie o, o menopauzie. Staram się, staram się to zharmonizować, bo nie wszyscy tak dobrze tak, reagują. Tak, tak, tak. tak, 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 tak. Ale, to jest, wiecie, ale to jest niezwykle ważna informacja dla wszystkich tych, które będą szukały dla siebie jakiejś odpowiedzi, że jeśli usłyszysz, że jesteś głupia i się mylisz, albo że jesteś za młoda, to może nie do końca należy słuchać tego, co mówi nawet jeśli to jest specjalista, co mówi autorytet, tylko zawierzyć swojej intuicji i dotrzeć jednak do kogoś, kto będzie dla ciebie partnerem w tym dialogu e, na temat tego, co się dzieje, tak? Zdecydowanie warto. A, to no będzie, bo... a suplementy to taka próba? E, suplementy. To znaczy w ogóle jest przede wszystkim, jeżeli będziemy. Dlatego, może tak. Mameno w tej chwili pełni przede wszystkim rolę edukacyjną. My prze, przeszukałyśmy do dna internet, w zasadzie można tak powiedzieć i ciągle szukamy i staramy się publikować rzeczy, które się pojawiają na rynku, są jakąś nowością. Oczywiście badania trwają. No ten trwają. menopauzalny, haj, będziemy o tym gadać zaraz, bo ja to odkryłam dopiero niedawno u was, to wspaniałe. Wy, więc tego jest naprawdę bardzo dużo i jest y, dużo można by mówić o tym, że no taką Najważniejszą rzeczą, która nam może pomóc, najbardziej skuteczną obecnie, nie, obecnie nie ma skuteczniejszej chyba, jest hormonalna terapia menopauzy, ale ale zdajemy sobie z tego sprawę, no i bliskość, że i wiele miłość, tak i miłość, i brak wyrzutów kortyzolu, i brak stresu, i w ogóle życie na kanapie, leżenie. <laughs> i Najlepiej, proszę, tak żyć, żeby się nie stresować. Tak. No oczywiście, bardzo proszę, od jutra. Więc jest tego cała masa. Natomiast w Polsce bardzo, bardzo jeszcze wciąż źle kobiety reagują na hormony. Jest to skutkiem kampanii. Która się rozegrała 22 lata temu. A wytłumaczcie mi, co się wydarzyło? Bo ja, e, ja trochę słyszałam, że to scary, że źle, mhm. że niebezpiecznie. Skąd, skąd się wzięła ta narracja? Co to była za afera? W 1993 roku w Stanach Zjednoczonych rozpoczęto takie pierwsze badanie, takie tak zwane randomizowane, czyli wzięło, wzięli grupę ja kobiet. Ja wiem, co to jest randomowo, mam 16-latków w domu. Po, podzielili je na dwie, na dwie grupy i jedna dostawała hormony, hormon wtedy taki, taką mieszankę, pierwszy raz to był taki preparat łączący estrogen z progesteronem, znaczy progestagenem, bo i, i jedna grupa dostawała ten hormon, a druga dostawała placebo. I, jakby to, jeśli chodzi o poziom badawczy, to w ogóle było no pierwsze takie badanie, więc był taki duży, no, że to da wymierne efekty. Natomiast w 2020 w 2002, w czyli tam po kilku latach, no jakby wyciekło taka informacja, że że te babki na tych hormonach, że one mają częściej raka i że... i choroby układu krążenia. I to w, w, wyciekło do Mówi mediów w taki... Jest odwrotnie. Tak, natomiast w, potem, no to też jest tak, że to... No bo to była sensacja. Po prostu wszyscy to podchwycili, bo tam przy tym badaniu pracowali naprawdę autorytety. I jak to wyszło w media, ta informacja... Nawet jakiś lekarz, taki specjalista w Stanach nazwał, że to w ogóle jest od ilu lat on praktykuje, że to jest największa w ogóle bomba, więc tą bombę wszyscy podchwycili. To było we wszystkich mediach u nas w Polsce, było chyba w polityce. W polityce. No i kobiety po prostu się przestraszyły, i lekarze też się przestraszyli. W ogóle, tak jak w Stanach brało kilkanaście milionów kobiet wtedy hormonalną terapię, to, to przepisywanie recept spadło o 70% bardzo dosyć szybko przyszła informacja, że to badanie było źle przeprowadzone, źle miało błędy metodologiczne, że tam były te kobiety, były już po menopauzie. One były za stare tak naprawdę. No z różnych z, grup etnicznych. Tak, one były że... z różnymi przeciwwskazaniami, otyłe, cierpiące na, na cukrzycę, mające epizody jakieś związane z udarami wcześniej. Wszystkie, wszystkie te kobiety zostały wrzucone do jednego worka. No Ale ta informacja się, się już nie przebiła tak. niestety i się nie, nie mogła przebić przez... No bo nie dwa, była 22 się, lata. Tak? I tak na dobrą sprawę, dopiero teraz, 1 maja, to chyba był The Washington Post, jakby napisali o tym, że to wtedy to tak niepotrzebnie te kobiety nas um. Ale cały czas jest to bardzo sensacyjna wiadomość i cały czas żyją te kobiety, zwłaszcza na, na forach. Cały czas my to śledzimy z, z Olą, bo czytamy, kobiety tam piszą różne rzeczy. Ale to nie jest tylko jakby domena kobiet. Ja, kiedy pierwszy raz poszłam do lekarza i bardzo spokojnie zapytałam, a może by tak hormonalną terapię menopauzy, pani doktor powiedziała mi: Ale po co pani? Mówi: Ja potem pani z, z raka nie będę wyciągać. A to była kobieta, która uratowała mi życie rok wcześniej, dlatego, że miałam problemy, miałam jakiś, no, miałam źle rokującego polipa, który być może nie mógł się, tak, tak, się. tak. Więc ona mi uratowała życie, bo bardzo szybko zorganizowała operację i tak dalej. Natomiast byłam zszokowana, że w taki sposób zareagowała. Na suchość pochwy poleciła mi maść nagietkową. Okej. Okay. W Bardzo dobrym warszawskim gabinecie. Zmieniłaś lekarza? Zmieniłam lekarza. No i teraz właśnie już jestem. Okej. Okay. Bo moment, w którym e, niezwykłam zagłębiać się jakoś szczególnie w meandry mojego życia osobistego nie mniej. Bo nie ma tu obecności adwokatów. E, to jest wspaniałe, co medycyna estetyczna w tej chwili może zaproponować kobietom w okresie menopauzalnym, i rozwiązania, z których możemy skorzystać, dają naprawdę wspaniałe efekty. Widziałyśmy na zdjęciach, bo byłyśmy na spotkaniu z lekarką, która się w tym specjalizuje, i naprawdę efekty są super. Spektakularne. Tak. Pokazywała nam zdjęcia już nie na prezentacji. <noise> ale wy macie swoją pracę pracy, wynalazłyście. Wspaniałe efekty, rzeczywiście. Ale i praca jest rewelacyjna, bo rzeczywiście mamy. No, no, Tyle, tyle, też rozmów z kobietami, ile przeprowadzamy. Tak mamy naprawdę taki, taki wgląd i, uh, i to jest też piękne, bo jakby to, 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 to wsparcie, to że powstało menopauzalne, okrągły stół i, i się spotykamy w, w grupie już sporej ekspertek i eksper ekspertów jest mniej, głównie kobiety i to jest niesamowite, że my po prostu chcemy zmienić tą naszą polską rzeczywistość, jeśli chodzi o o, o potrzyganie My jesteśmy właśnie w trakcie budowania kolejnego czuję się ogromnie wdzięczna za to, że mogę być kawałeczkiem tej tej wspaniałej wielkości jaką budujecie, która Zabrane Brown jest podstawową potrzebą każdego człowieka, czyli gromadzenia się wokół wspólnego doświadczenia. To jest coś, co wszystkim kobietom przechodzącym jakiś moment przejścia w moim pojęciu jest absolutnie niezbędnie potrzebne, tak? I o ile jeszcze bardzo niedawno te naturalne kręgi tworzyły się przy wykonywaniu grupowo prac domowych, tak? prac związanych z z obejście, z opieką nad dziećmi, z opieką nad starszymi, czy choćby takimi prozaicznymi tematami, jak wspólne pranie w jeziorze i, i suszenie na słońcu. To wy w tej naszej rozczłonkowanej, osamotnionej, w internetach przestrzeni budujecie za pomocą narzędzia, które nas dzieli, budujecie przestrzeń, która nas łączy. To jest wspaniałe. Mamy nadzieję, że do tego dojdą też. Konkretne rozwiązania systemowe i dlatego lobbujemy u obecnej, obecnych rządzących, yy, właśnie w tej grupie edukatorek i specjalistów. Więc mamy nadzieję, że to się przełoży na konkretne rozwiązania, bo są już kraje, w których się to przełożyło. Dobra, powiedziałyśmy. Yy... Terapia hormonalna zastępcza. Sprawdzić ze sobą, czy to dla ciebie jest ok. I znajdź takiego specjalistę, z którym będziesz mogła porozmawiać rzetelnie, bez zastraszania ciebie, tak? A, a co jeszcze? Generalnie to jest. Tak naprawdę transformacja menopauzalna i w ogóle ta 40+, plus, to jest taki ostatni dzwonek tak naprawdę, żeby się na siebie, za siebie wziąć, jeśli wcześniej tego nie zrobiłyśmy. I jakby nie dbałyśmy o dietę, nie, nie dbałyśmy o aktywność fizyczną. Znaczy to jest Bo, taki wake-up call, który tak, ciało nam daje tak, w możliwości tak. zajęcia się wszystkim dokładnie tym, tak. co... Dokładnie tak. Uchodziło nam na sucho. I, tu, i tutaj jest tak, że rzeczywiście, no, sporo rzeczy no, 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 dobrze no, no. jest no. zmienić w tym swoim stylu <noise> życia y, i na pewno dieta. Jakby musimy zacząć dbać o nasz mikrobiom jelitowy, bo na przykład brak estrogenu wpływa i zaburza go. Y, y, czyli kiszonki. Tak jest. Czyli fermentacja. Dokładnie tak. Ja trochę też, jest trochę z kawałka swojej też, pasji. Też tak. trzeba uważać, bo na przykład kobiety z SIBO muszą uważać na kiszonki i na wszystkie produkty fermentowane. Trzeba być bardzo ostrożnym, bardzo uważnym. W ogóle uważność jest taką pierwszą. to jest Sibo? Ja to, to jest to swoiste zapalenie jelit, które no, jakby wzmagają kiszonki, tak czy No w ogóle tak, bo produkty Bo, 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 podraż, bo podrażniają tę błonę. Okej, okay, rozumiem. Y, jak Sibo, to rzucić alkohol. Znaczy, generalnie menopauza i to przejście menopauzalne i alkohol to jest bardzo. Znaczy, w ogóle alkohol jest szkodliwy, to są wrogowie. Natomiast zdecydowanie e, rzucenie alkoholu, zwiększenie spożycia białka. Potrzebujemy białka, bo generalnie też po menopauzie te procesy wszystkie, bo białko jest potrzebne do, do, do różnych procesów w ciele, a po menopauzie niestety to nasze białko strukturalne szybciej się niszczy, rozpada. To też na przykład kolagen, tak? że, 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 że rzeczywiście menopauza powoduje takie szybsze biologiczne starzenie, bo wysychamy i, i, i te, dlatego też te, tego białka naprawdę po prostu Białeczko, białeczko. No dobrze jest się zacząć ruszać szczególnie treningi oporowe i to ze względu na wszystko i układ krwionośny, który strasznie dostaje po czterech literach przez brak estrogenu. Ale także to jest profilaktyka osteoporozy. No a także to, że tracimy mięśnie, jednak by, no jednak dobrze mieć te mięśnie, żebyśmy były niezależne Żeby jak najdłużej. Dokładnie tak? tak. Ale też właśnie ćwiczenia oporowe i tylko ćwiczenia oporowe, bo niestety spacerki, rowerki i pływanie na to nie wpływają, powodują, że, że po prostu komórki kości się oporowe wytwarzają. Oporowe to są te, które stracają, Ta. że tracisz godność. <laughs> no to są te wszystkie z ciężarami, z ciężarem własnego ciała, pompki, ale też na przykład te gumy takie, modne. To jest naprawdę super. Kolejna rzecz, na pewno dużo pić wody. Tak, my pijemy. Cały czas. I, i fitoestrogeny w diecie, ale też w postaci... A w czym są? W, w soi, w warzywach strączkowych, w siemieniu lnianym. No i oczywiście też w ziołach, w koniczynie czerwonej. Ale z tego, chociaż jak swego czasu piłem herbatkę z koniczyny i naprawdę pamiętam, że miała taką fajną skóra się po nim zrobiła. Natomiast nie trzeba sobie parzyć z herbatki, jakby lepiej ro robić to w sposób taki e, ustrukturyzowany i, i dostarczać sobie tyle tych izoflawonów e, z czerwonej koniczyny ile, i, ile potrzeba, czyli to jest 80 mg. E, jest na to dużo badań, bo to jakby też mamy wysyp. Generalnie teraz się zrobił rynek e, e, też trochę taki, się nazywa menowashing, że to na menopauzę tam, to, to ci pomoże nam na menopauzę. Już, już już niektórzy wyczuli ten trend i tak samo bardzo dużo jest na rynku różnych suplementów. Dlatego wybierając suplementy powinniśmy kierować się tym, żeby one miały badania. Niestety niewiele tych suplementów jest przebadanych i sojowe są nieźle zbadane. I także Promensil w Polsce ma, ma dużo badań, chyba 18 albo 19 badań na skuteczność i bezpieczeństwo. I skuteczność. Jest tak, tak? No certyfikowane tak, tak, przez Polskie Towarzystwo Menopauzy i Andropauzy. To też jest istotne. Rzeczywiście w tym zalewie suplementów trochę niekontrolowany jest ten rynek. No nie trochę, cholernie. No, to jest bardzo, ogromna no, przestrzeń do chciałam delikatnie tutaj y, powiedzieć, dobrze. Delikatnie, to było Menopauzą. <noise> Teraz po czarnych, Teraz po oczach. Dobrze. W związku z tym musimy Grzeszę po już prostu. Krzyszczę, że byłam. Tak. W związku z tym warto, warto się przyglądać tym suplementom i, i dobrze je wybierać. Więc tak, promesil, jak najbardziej, bo on pomaga na te najbardziej dręczące i pierwsze zazwyczaj objawy, czyli te wazomotoryczne, nocne poty, uderzenia gorąca, a one. Powodują niedo, niewyspanie, niedospanie, nerwowość, mgłę mózgową, brak koncentracji, koło się zamyka. Depresję. Dokładnie. <grych> Słuchajcie, co do mgły mózgowej, to Wam muszę powiedzieć, że miałam to tylko kilka razy. Uh, ale przestraszyłam się tak, uh, bo mi się to zdarzyło w samochodzie, że zaczęłam wszędzie jeździć z nawigacją, bo po prostu zdarzyły mi się tak, no nie wiem, ze cztery albo pięć momentów, że po prostu w ogóle nie wiedziałam gdzie ja jestem. To trwa sekundę, no ale poczucie takiego splątania. No, wiele dziewczyn myśli, że to są początki Alzheimera, no bo to rzeczywiście, to można się naprawdę przestraszyć. Ja na szczęście tego akurat nie doświadczyłam. Ja miałam wręcz przeciwnie, ponieważ mnie naprawdę tak strasznie wszystko bolało, że miałam wrażenie, że to po prostu ten ból powoduje, że ja ostrzej myślę. Ale no tak jest, ale ale, bo ale ból powoduje takie wyostrzenie. Ale, 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 ale Marzena tak. często mówiła, że no ma z tym ja problem. Ja miałam duży problem z mgłą mózgową e, i miałam też. E, Zawroty głowy, też w samochodzie. I to no nie doznałam takiego przerażenia, ponieważ bałam się autentycznie prowadzić samochód. Więc to jest niebezpieczne. No, i, i z tym trzeba już iść do lekarza i trzeba sobie pomóc. Bo to też jest rzecz, o której my totalnie nie wiemy. My jesteśmy, po jest prostu ta luka edukacyjna jest w ogóle niewiarygodna. Jak człowiek się w to zagłębia, dlatego my też na przykład tak bardzo mówimy o Promensilu, bo, bo tam są badania. Wszystkie teksty na mameno są oparte o, o badania, jakby to nie są jakieś wymyślone rzeczy. No i teraz już zaczęto to badać, chociaż wcześniej też były badania na to, jak po prostu Nasz mózg funkcjonuje bez estrogenu, że on jest na takim estrogenowym głozie, i stąd te wszystkie różne takie e, dziwne objawy. No także to, że wiele kobiet odczuwa depresję, ma nawroty depresji, więc e, generalnie mózg jest zasilany glukozą, a, ale też w dużej mierze w dużym, w, w, w dużej mierze estrogenem, bo on wpływa na, na wydzielanie um, neuroprzykaźników, serotoniny, dopaminy, na przykład kobiety z ADHD, mój konik, y, mają jakby nasilenie tych objawów takich właśnie, y, y, także kobiety z, ze spektrum autyzmu, na przykład więcej się diagnozuje kobiet właśnie z tymi problemami, właśnie w takim wieku okołomenopauzalnym. No bo to jakby znowu ten tak estrogenu mówi, sprawdzam. Na szczęście, na szczęście te zmiany one są przejściowe. Bez względu na to, czy weźmiemy wsparcie hormonalne, czy nie, to, to po jakimś czasie ten mózg wraca do normy, a nawet jakby skany pokazują, że u kobiet po menopauzie na przykład pewne rejony, na taki rejon odpowiedzialny za wielozadaniowość, jest jakby lepiej doenergetyzowany. Wielozadaniowość, ale też czego doświadczam, i jest to dla mnie ogromny skarb dojrzałości, zdolność do empatii. Tak. tak. Odczuwanie w moim przypadku nawet takiego fizycznie dla mnie odbieranego wzrasta, takiego wzrastania w potrzebie zrobienia czegoś, co jest aktem altruizmu. Ja potrafię to rozpoznać jako potrzebę mojego mózgu, żeby dostać tych właśnie cudownych cukiereczków, które można dostarczać za pomocą używek, znaczy, pozornie. Tak? Um, a można dostarczać naturalnie, um, dając sobie możliwość bycia dobrym dla innych i robienia dobrych rzeczy dla innych. E, I to jest też takie moje, dla mnie bardzo ważne spostrzeżenie i, i taki mój klucz do, e, do tego, jak sobie z tym dobrostanem, na który na nowo chcę zapracować, e, jak sobie znaleźć swoje własne narzędzia. Myślę, myślę sobie, że. Zaraz napiję się wody, bo to jest bardzo zdrowe. To ja coś... Bo gardło też wyzycha. To, to może ja w tym, w tym momencie... To, o, chcę, coś... żebyśmy teraz rzuciły ogromne, wielkie, czerwono-biało-tęczowe światło na plusy menopauzy. Zaświećmy w tę wspaniałą przygodę, jaką jest stanie się wiedźmą, jaką jest przejście od obowiązku zajmowania się swoją płodnością do Cudownej przestrzeni, w której możemy zająć się sobą. To jest taki cudowny, ta, ta transformacja. Raz, że tam wcześniej wspomniałaś o tej postmenopauzalnej werwie, jest coś takiego, że my się z, z tego trybu, prawdopodobnie te komórki w mózgu, ja kocham wszystko, co z mózgiem związane, te, które były nastawione jakby na tą naszą reprodukcję, Teraz jakby mogą zająć się czymś innym i my się stajemy produkcją. Reprodukcję, kto obsłużył jeden dzień bliniak i ten wie, <gry> że nie ma czasu myśleć o tym. Jak wygląda konstrukcja filozofii świata, jest, nie? Więc wszystko, wiesz, wszystko i dzieci, a teraz one już są uwolnione, te neurony i w e, i taką produkcję, taką naprawdę dosłowną. Kobiety po menopauzie stają się bardzo kreatywne i bardzo sprawcze i bardzo twórcze e, i, mm, i takie rządne przygód. Właśnie to jest ta men, bo my, my od sześciu lat prowadzimy Warszawski Miesięcznik Seniorów, pokolenia. I w ogóle żądne. E, tak, dokładnie. Semantyka i, 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 I to było takie... Mm, zastanawiające, że jak już się wejdzie w to, to, to środowisko takich emerytów, to się okazuje, że w ogóle to wszędzie są kobiety. 60, 70, 80 plus. I one są... To są petardy po prostu. Mówi, bywamy z nimi pracować, bo to jest... Ona mówi, jaki ma pomysł na tekst i ona następnego dnia ci przesyła tekst, a w nim praktycznie nie ma co poprawiać. Wszędzie pójdą, przejdzie, załatwią, wszystko zrobią. Eee, I... Eee, i rzeczywiście są też takie nastawione bardzo na taką właśnie ten altruizm i, i rzeczy, na współpracę, na dużo wolontariacie. Bardzo się angażują też w takie życie takie społeczno polityczne A Czy ja mogłabym zamówić u Was taki tekst, który będzie y, takim otwartym y, manifestem, który roześlemy do wszystkich pracodawców w tej sprawie. Y, tak, bo wiesz, co właśnie to. Bo to jest tak, ja pamiętam, że zastanawiałam się w ogóle, z czego wynika ta różnica, bo y, nawet y, projektanci, którzy Centra Aktywności takich międzypokoleniowych projektują, dostają informację, że ale pamiętajcie, że kobiet to jest 80%, a mężczyzn około 20%. Więc jakby jak projektując toalety, bierzcie, bierzcie to pod uwagę. I rzeczywiście na wszystkich imprezach senioralnych, na których jesteśmy, takich tak, senioralnych, no, ale generalnie to dla starszych... To są miejsca, gdzie toalet dla kobiet jest więcej? Y, y, powoli powstają. Ja chcę na bal seniora. I wiesz, tak, jest no bo teraz byłyśmy na, na wyścigach, jest taka fajna impreza... Y, UTW y, 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 Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Tak, Dzień Uniwersytetów III Wieku. I po prostu... 3000 kolorowych głównie babek, czyli znowu 80% to są te, 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 te babki. Ja się zaczęłam zastanawiać, o kurę, dobra, z czego to wynika. Yy, I wtedy właśnie trafiłam na tą menopauzalną werwę, bo yy, antropolożka Margaret Mead w zeszłym roku, yy, w zeszłym stuleciu, przepraszam, już za chwilę 100 lat minie, yy, układa takie cudowne zdanie: po prostu nie ma większej siły na świecie niż zapał kobiety po menopauzie. I to jest coś takiego, że dla pracodawców, ja to wszystkim tłumaczę, Jeżeli, bo to też, też są na przykład na to badania, że kobiety, które y, są w ciąży, no to wiadomo, no jest ten czas, kiedy, kiedy pracujemy mniej, no wiadomo, zajmujemy się czymś innym. Ale jak one wracają do pracy, one są dużo bardziej wydajne, one jakby nadrabiają to, co gdzieś tam straciły przez ten czas, a szczególnie kobiety dwójki dzieci są, najba są najbardziej wydajne. Y i tak samo jest z menopauzą, że. To tak jak mieszkania dwupokojowe. <laughs> Pracodawcom powinniśmy uświadamiać to, że. Znaczy ja trochę mogę zrozumieć, dlaczego kobiety, kiedy wchodzą, bo no naprawdę wiele z nas jest totalnie przeoranych przez te zmiany hormonalne, zaczynamy się zachowywać dziwnie, e, tracimy e, nerwy, e, jesteśmy właśnie jakieś takie splątane i pracodawca nie wiedząc, że to z czym to się wiąże i że to jest przejściowe, że znaczy podejmuje dosyć radykalne decyzje, tak? I potem tak, po takiej kobiecie, jak wszystkie wiemy, 50 bardzo trudno, or, bardzo jest, trudno wrócić jest wrócić na rynek. na rynek. Bo to też jeszcze jest tak, że, że menopauza bardzo y, y, obniża nasze poczucie własnej wartości, a jeszcze strata pracy, więc już jesteśmy totalni, to wszystko, wszystko na, na, nakręca, no bo stres, objawy są jeszcze mocniejsze, jeszcze bardziej jesteś splątana. I gdyby oni wiedzieli, że zaopiekowanie się taką kobietą... to mówimy o edukacji, tak? Tak, tak. Że jest taki segment, który czeka na to, żeby zagospodarować swoją energię, ma doświadczenie, ma odpowiednią pracę mózgową, która predystynuje do tego, żeby dla pracodawcy być mega cennym nabytkiem. I to są kobiety, które są kobietami postmenopozytami. Dokładnie tak. Taka kobieta załatwi ci wszystko. Co nie wymyślisz, to ona ci to zrobi organizuje, przywiezie, zapakuje, wyśle. Po prostu jakby, bo to też jest tak, wtedy też korzystamy z tego naszego doświadczenia wieloletniego, że my popełniamy już mniej błędów, jeśli w ogóle jakieś popełniamy. Eee, te, 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 ta wszechstronność, to, to łączenie kropek, to jest po prostu, to jest ogromna wartość dla, dla, dla społeczeństwa, ale też dla firm. Bardzo bym chciała, żeby to wybrzmiało. Bardzo. Bardzo dobrze, żeby wybrzmiało, więc żeby wybrzmiało, podam kilka liczb, bo to o tym warto mówić w Polsce. Takich liczb jeszcze nie ma, ale są takie państwa, które już to włożyły do Excela, po prostu to przebadały i na takim państwem jest Wielka Brytania, która zrobiła badanie w grupie kobiet 45-69, no bo tam takie kobiety się bada, bo one pracują, one są cały czas aktywne. U nas się kończy czasami kariera na 55-60 roku, roku życia. Natomiast oni to włożyli do Excela i sprawdzili, że kobiety w tym wieku tworzą 1,5% produktu krajowego brutto. W tamtym roku z kolei Stany Zjednoczone wzięły się za tą menopauzę i powstały dwa takie duże badania, Mayo Clinic i, i jeszcze jedno, dru drugie badanie, ale to Mayo Clinic było bardziej wartościowe, ponieważ ono obliczyło, że kobiety, że Stany Zjednoczone jako państwo za to, że kobiety y są y chodzą na zwolnienia, y bardzo ważne słowo prezenteizm, czyli chodzą do pracy, ale są nieproduktywne. No bo, bo cierpią, tak? Albo całkowicie rezygnują z pracy, to Stany Zjednoczone rocznie bez żadnych y, wspomagania medycznego, bez opieki nad tymi kobietami, Stany Zjednoczone to kosztuje 26 miliardów dolarów rocznie. A my jesteśmy, że tak powiem, w demograficznym y, Czterech literach cała no w dupie Europa. jesteśmy. Tak. Europa tak. w dupie, tak, a Polska, że tak powiem, zaczęła się w niej już trochę urządzać. W związku z tym, jeżeli pracodawcy się tym nie zajmą, tym wycinkiem, tą grupą kobiet, no to nie wiem, gdzie się znajdziemy, gdzie jeszcze można się dalej znaleźć niżej ciemniej. No na zachętę powiedzmy, że taka kobieta będą pauzalna, kiedy jakby dostanie, zostanie zaopiekowana. Bo tak jak dla nas to też często jest, my nie mamy tego doświadczenia. W Polsce jest dużo przemocowych związków. I, i, i naprawdę taka kobieta dojrzała, kiedy już w pracy znajdzie, znajdzie odpowiednie warunki, to potem jest też mega lojalna, bo ona odczuwa wdzięczność, że, że daliście mi coś przez ten czas. I ona potem rzeczywiście może zapierdzielać z taką radością naprawdę, bo to też nie chodzi o, o to, żeby się zamęczać, ale po prostu jest to potrzeba taka, też my jesteśmy napędzane wtedy bardziej testosteronem, no, facetom leci ten testosteron. Jesteśmy bardzo sprawcze. Po tak, 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 tak. Potrzebuję, bo mam takie głębokie, towarzyszące mi właściwie przez większość życia, takie poczucie, taką potrzebę ważenia sprawiedliwie i szukania takiej równowagi w obszarach, którymi się zajmuję. Potrzebuję, żebyśmy przez chwilę pobyły przy mężczyznach. Kobiet menopauzalnych, i, i przez chwilę porozmawiały o waszym doświadczeniu czy o waszych e, 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 świadectwach, które macie, którymi możecie się podzielić, jak wesprzeć tę zupełnie niezagospodarowaną przestrzeń. Bo o ile e, my możemy mieć choćby tę godzinę, to nie trafiłam nigdzie w przestrzeni publicznej na rozmowę mężczyzny z mężczyzną, jak sobie poradzić ze zmianami w jego życiu i w życiu jego partnerki. Hmm? Może to jest dobry pomysł, żeby te przestrzenie rozdmuchać. Ja na nią dmucham z wielką troską i czułością, bo mega czuję, że to jest potrzebne. Pamiętam, ja miałam taką kiedyś historię. Ja jechałam tak słówce, bardzo. Pan był dziennikarz, zresztą, więc gaduła, ja też gaduła. Zaczęliśmy rozmawiać od słowa do słowa, oczywiście, zeszło na menopauzę, i on z taką ogromną troską, jego, żon, jego partnerka wydawczyni, jakiś mega, absolutnie, z, z dużą troską zaczął opowiadać, że coś bardzo złego dzieje się w jego związku. Kobieta, jego partnerka, 52 lata i on wie, no ale co się takiego dzieje? A on mówi, że tak, jest po prostu hormonsterem, to znaczy ja tak na to nazwałam, a tak, przeszkadza mu tak, że jak je, co je, jak pachnie, jak jest w domu, to jest źle, jak go nie ma, to też jest źle, wszystko jest źle. I on mówi, że widać było ze słów, że on ją kocha nad życie, ale mówi, że ten związek to jest już równia pochyła i on nie wie, co się dzieje. No więc ja mu powiedziałam, że on musi jej wybaczyć, bo to jest absolutnie, ona jest we władaniu hormonów, że to minie, że są na to różne rozwiązania, podała mu te rozwiązania i że przede wszystkim musi być bardzo uważny i cierpliwy i on powiedział dobrze. Boże, ja pani dziękuję. Ja pani dziękuję. To znaczy, że to się nie skończy. Ja się dokształcę, wymieniliśmy się wizytówkami, zresztą pisaliśmy do siebie swego czasu. On z nią rozmawiał, ale on wie. On już wie, że to minie. Jak miałyśmy to spotkanie w tej szkole podstawowej, o której w efekcie nie powiedziałam, jak to wyglądało, ale był jeden pan. Który organizatorce po spotkaniu powiedział, że mężczyźni powinni brać udział w takich spotkaniach, i że byłoby mniej rozwodów. I rzeczywiście, znowu w Wielkiej Brytanii to zbadali, że ponad 73% kobiet już po rozwodzie, czy po, 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 po zaprzestaniu związku końcu związku obwinia pauzę za, za ten rozpad. Więc znowu edukacja, tutaj Rod Stewart z swego czasu apelował w mediach brytyjskich, żeby były takie szkolenia, bo on na przykład był przerażony tym, co się dzieje z jego, z jego żoną. Mężczyzną, który na, na co dzień był w moim życiu ze mną, ja jestem rozwiedziona od 14 lat, był mój syn, który w tym momencie dojrzewał. I on też nie wiedział, co się ze mną dzieje, bo ja też do końca nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. I naprawdę rzeczy działy się, no, niefajne. Ja się do tej pory... Taki mam problem z tym, że ja nie stanęłam na wysokości zadania, że on dojrzewał. Była pandemia, były jakieś wtedy też wszyscy psychicznie, i że ja zawsze kochająca, zawsze wspierająca, po prostu. Z, no były Oleńka, to jest, były to sytuacje, jest nasz, kiedy wiesz To pandemiczny wstyd, ja mam dokładnie to rzucałam samo. Rzucałam tak? w niego butami, tak? Wściekła. a Mogłam grać z nimi w 5 sekund. Tak. Tak. No nie mogłam. Po tym, jak ja już zrozumiałam, co mi jest i wytłumacza, w ogóle u mnie doszło do tego, że mój syn się wyprowadził na pół roku do swojego ojca. Ja wtedy zaczęłam też brać hormonalną terapię i jakby zaczęłam wracać do siebie. Kiedy on już wrócił, bo jednak stwierdził, że menopauzalna mama jest lepsza niż nie, nie menopauzalny tata. Także wszystko wróciło do normy i, i, i znaczy córka w ogóle miała więcej dla mnie takiego zrozumienia. Natomiast on też, też też mi to wybaczył i znowu się bardzo kochamy i to jeszcze się bardziej wzmocniło. Oceniliśmy. Natomiast no, to ze mnie będzie się działo, że, że ja nie stanęłam wtedy na wysokości zadania. I że mm, się, mi się wydawało, że ja się aż tak bardzo nie zmieniłam, ale teraz z perspektywy czasu, kiedy już rzeczywiście mi się to wszystko poukładało i tak od ostatni rok to ja już po prostu czuję, że, że znowu jestem sobą, nawet wróciłam na crossfit. Tak ja teraz przypomnę, no mówię, no nie, jednak się bardzo zmieniłam. I także ten mój charakter, który zawsze był taki spokojny i łagodny i wesolutki, to ja się stałam jakąś okropną babą miejscami. Ja wam powiem, że przy, przez większość swojego dorosłego, kobiecego życia byłam absolutnie w stereotypie tak zwanej grzecznej dziewczynki. I Zdarzyło mi się kilka miesięcy temu, że e, młody mężczyzna należący do mojej rodziny obserwując mnie, ja, mnie się też wydawało, że ja się tak bardzo nie zmieniłam. Nie? Po prostu dzieci są 1,80 <grym> <grym> m, tylko my się nie zmieniamy. E, powiedział mi coś, co e, uświadomiło mi z jednej strony potęgę tej zmiany, a z drugiej strony e, Potęgę tego, jak może ta nasza zmiana doświadczać tych, którzy są dookoła, powiedział mi: Jak patrzę na ciebie, to nie mogę uwierzyć w ten ogień, który z ciebie bucha. Wiesz co, bo ten gniew, który my często odczuwamy, wściekłość. on nie ta wściekłość, ale to jest super tak naprawdę, Mnie bo to, fascynuje. to nam daje też sygnał, co jest niezagospodarowane, gdzie my do tej pory dawałyśmy sobie wejść na głowę i, i jest ten moment, kiedy raz, że już nie mam siły, a dwa, że jestem wkurzona i wreszcie stawiam granicę i stawiam siebie na pierwszym miejscu. Ja myślę, że to też jest bardzo taki mechanizm tak naprawdę dobry dla nas. No, dla nas. To tak. jest bardzo transformujący ten gniew. Naprawdę on nas zmienia. Mnie zmienił. Mnie, mi menopauza pozwoliła podjąć decyzję o rozstaniu, z którą nosiłam się, nie powiem ile lat, ale co najmniej kilkanaście. Ja doszłam do ściany i wiedziałam, że jeżeli tego nie zrobię, to po prostu umrę. Dziewczyny, ja menopauzie zawdzięczam to, że absolutnie nie frustruje mnie to, że e, świat nie. nie. Nie uświadomił sobie jeszcze, że nie jestem magdołem, to znaczy, że mogłabym więcej pracować w zawodzie, i otworzyłam się absolutnie na realizowanie swojej pasji, która doprowadziła mnie między innymi do tego momentu, w którym znajdujemy się we trzy dzisiaj, to znaczy do szukania dla siebie nowych obszarów, które dadzą mi możliwość rozwoju i powiem wam więcej, gdyby nie ta armagedoniczna. Uh, huraganowa, uh, zmiatająca, jak się okazuje, wszystkie niepotrzebne elementy uh, burza, nie dotarłabym do takiego przekonania, które. Ponieważ już za chwileczkę będę mogła powiedzieć, jaki zrobiłam fajny numer na samym początku, bo to był premierowy odcinek. I dobra, to powiem teraz. To, to był premierowy odcinek i naprawdę coś musiało pójść nie tak. Otóż ja je przedstawiłam osobno. To jest Ola Laudańska, a to jest Marzena Michałek. Chcę Wam powiedzieć, że takie. I Wam. Um, I pewnie się będzie, będzie mi miło, jeżeli się ze mną zgodzicie. Chociaż kłócić się też lubię teraz jeszcze, jeszcze, jeszcze bardziej. bardziej. Um, że byciu, bycie w takim miejscu w życiu, w takiej raz trudności, ale którą pokonuję, którą sprawiam, że transformuje w nową mnie. Że bycie w takiej Płynącej też z bólu, autentyczności, takim tu i teraz, takim moim, tu i teraz, takim na moich warunkach. I, i tak, dzisiaj jestem po tej godzinie rozmowy pewna, że odtwarzając kolejne postaci, nie mogłabym mieć szansy przeprowadzania takiej mądrej, budującej i mam nadzieję, też dającej wiarę, nadzieję i informacje, rozmowy, bo by mnie tutaj nie było. Więc wszystko ma swój sens, menopauza też. Aż miałam ciary, jak to mówiłaś. Co, o tej zmianie w życiu naprawdę poszłam tak. My zrobiłyśmy, ponieważ często prezentujemy nasz pomysł i, i w ogóle mówimy o menopauzie w takich totalnie niespodziewanych miejscach, jak właśnie środowiska biznesowe i dużo panów w garniturach. To na, ten, na tę potrzebę... I macie z tego dziką frajdę, jak sądzę. Tak, mamy taką koszulkę... Jak zaczynają się wiercić. <laughs> mamy taką koszulkę, przeszłam menopauzę, a jaka jest Twoja supermoc? Tak, bo ten nieodzowny w życiu każdej kobiety proces, który może jeszcze niedawno był przedmiotem wstydu, przedmiotem pomniejszenia siebie odpowiednio zaopiekowany może stać się wielkim kapitałem. Dla każdej z nas osobna, dla naszych bliskich, a jak się okazuje, dla PKB. Jak się okazuje. Tak. Kurde. Tylko niech ktoś w Polsce w końcu za, 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 o to zadba i to zbada. Byłoby super. Mam Byłoby nadzieję, super. że. Mam nadzieję. Nie. Jestem o tym przekonana, że do tego doprowadziła. Bo wtedy zmiany pójdą z siłą śnieżej kuli. Jestem do tym też przekonana. Może trzeba to zlecić tym babką z domu, seniora? <laughs> bardziej myślę, że tej fundacji, w której uczestniczymy w obradach okrągłego stołu. Myślę, że tam, tam się tam. zaprosicie starczy. mnie kiedyś? No, tak, oczywiście. Tak, jak będę, najbardziej. Będę zaszczycona, zwłaszcza jeżeli będę mogła też o jakichś pierogach pogadać. Albo o przepisach. O znaczy tutaj to jest akurat takie, to jest grono ekspertek. E, ale jesteś naprawdę, będziesz super człowiekiem tego Ale ja, ja, ale tego ja chcę tam pójść po prostu do szkoły, e, wiesz, to, to posłuchać. jest posłuchać. Zapraszamy. Ostatnio właśnie był temat menopauzy w pracy. Były architekki tak. z nami. No, znaczy przechodzimy przez, przez różne problemy związane, jakby obszary związane z menopauzą. Wspaniale. To mamy plan na przyszłość. Tak, mamy jest. plan. To już nie wkrótce, bo to w czerwcu się odbędzie kolejna edycja. No to ekstra. To był premierowy odcinek podcastu Słowo do Słowa i w sposób absolutnie niedoskonały, ale absolutnie autentyczny jestem zaszczycona, że go obejrzałaś, obejrzałaś, wysłuchałaś, wysłuchałaś. Do zobaczenia w następnym odcinku. Ola Laudańska i Marzena Michałek. To Twój Czas. Czas na realizację marzeń, pasji i wszystkiego, czego kiedykolwiek chciałaś spróbować. Oddaj się chwili i żyj tak, jak zawsze chciałaś. Promensje forte. Najlepszy wybór dla nowoczesnych i świadomych kobiet.